Witam serdecznie w kolejniku z Farmington Tour 22, gdzie dzisiaj wapnowanie na pełnej, ostatnie wapnowanie na serii. Jak to przyjemnie się mówi, nie? Że to jest ostatnie wapnowanie na serii, to jest coś pięknego. No i dobra, tutaj sobie kolega wapnuje całe pole. Bo dzisiaj jest bardzo duże wapnowanie, więc niech sobie całe to przewapnuje i tyle. A ja będę wapnował tutaj, jak dzisiaj tutaj był las i znikł. Ale to za chwilę wam powiem, jak będę Nikolandem jeździł. Tutaj też był las i znikł. Wydłużyłem te pole i to już są finalne pola, już więcej nic nie bawię się. No bo tutaj teraz zobaczycie w kolejnych odcinkach, bo to jest 86 odcinek, więc zostały jeszcze 4 odcinki do końca. Jeden odcinek będzie poświęcony na siewy, 2-3 godziny, nie wiem ile tam będę go nagrywał. No i reszta poza odcinkiem będzie robiona, wiadomo, wapnowana. Znaczy wapnowana, poza odcinkiem będzie reszta. Dosiewana. No i żniwa planuję chyba na dwa odcinki rozłożyć, no bo tak chcę mniej więcej prawie wszystko wam pokazać, jakby dokosił. Wiadomo, że wszystkiego nie da się pokazać, no bo to by za długo trwało. Ale większy, no widzicie w sumie na tyle było do rana, nie? Bo tu było równo z polem. Orka jest równo z polem zrobiona. Co na hektar to jest do orany tego pola. No i zostały 4 odcinki. Jeden z siewu, dwa ze żniw. I ostatni, czyli ten kończący 90 z pokazu gospy. Oczywiście ile się zarobiło i takie tam rzeczy, ile się zarobiło, no i sprzedaż ostatnio plonu tej soi, nie? Ale soja to będzie w tej napsie prawdopodobnie sprzedana. No patrz, nie mogę zjechać niżej, żeby... O! 24, a tu 0. No i tak muszę jechać i tyle. Nie, teraz to za szybko. Dobra, dobra. No i dobra, i tutaj wapnuję. Mówię, stwierdziłem, że poświęcę na to cały odcinek. O właśnie, jak już jestem tutaj, to setwowa. Właśnie, bo coś mi tu nie pasowało, za daleko było coś. Czy warto było na jeden odcinek robić, znaczy na jeden odcinek, czy warto było robić na jeden sezon takie wielkie tutaj zmiany? Myślę, że warto, nie? Ja na tym spędziłem 4 godziny chyba zanim zrobiłem te pole. Wiadomo, to trzeba było, tu samą godzinę chyba bieganiem drzewa usuwałem. Ale na szczęście byli chłopaki na Discordzie, więc troszeczkę szybciej ten czas mi jakoś leciał. Wiadomo, tam się trochę pogadało, to też trochę inaczej ten czas płynął. Niż tak jakbym miał sobie... samemu coś oglądać na YouTubie, albo nic nie oglądać i tylko siedzieć i grać. No i dobra, tutaj musi być załadowany MF-ik, więc załaduję go. Kurde, że trochę tak wapna pójdzie. 8 kasy, 14 ton. Gdzieś pewnie 2500 wyjdzie. Bo za rozrzutnik jest 6 tysięcy, za pełen rozrzutnik. A tam wchodzi 30 ton, ton ponad 30 ton. No więc tutaj wchodzi powiedzmy połowę tego, no to... No prawie połowę, no bo tam jest tona różnicy chyba tego. Nawet nie wiem, ile w sumie ten różnicy wchodzi. Albo 30 ton, albo 34, albo 32 tony. Ale chyba 30 ton wchodzi. Coś koło tego. No i za różnicy zabieram sobie 6 tysięcy, a za wapniarkę, czy no za wapniarkę, nie? Zabrę dalej, ale jakby ktoś nie wiedział. 2500, 3, coś takiego. Tutaj będę wapnował, trochę do wapnowania mam na tej serii, więc... Ale na szczęście ostatnie wapnowanie, więc... Nawet cały pól nie będę wapnował, tylko tam, gdzie wymaga i heja. I teraz zrobię sobie dwa długie przejazdy. I zobaczymy, że ja tymi dwoma długimi przejazdami wrócę, to... Będę mógł zrobić to gówno tutaj. Wtedy pociągnąć sobie poprzecznik tam dalej. No bo jak widzicie, no tutaj raz, dwa pola są do wapnowania całe. Tutaj jest tylko naokoło, więc to w miarę szybko pójdzie. Tutaj też będzie całe do wapnowania, więc tutaj masę będzie jeździł. I tutaj jest bardzo duży kawałek. Tu też w sumie bardziej naokoło. I tutaj to razie 27 to całe chyba zwapnuje. Zobaczcie.
No to zdążysz. Zdążysz, nie bój się. Tarararana. Pierwsze walki tak się nie. Tararara. No i dobra, jedzie. O, ale góra, ty! Dobrze, to jest ten more power chyba ma odrzucony. Ale to jest góra, ja nie wiedziałem, że to jest taka góra, ty. Znaczy, jak tworzyłem te pole, to nawet nie wiedziałem, że to jest taka góra jest. Znaczy, ja wiedziałem, że to jest góra, ale nie wiedziałem, że aż tak bardzo ta góra jest taka duża. Bo ona tutaj w sumie trochę jeszcze wyższa była, tylko że to spłaszczyłem ten teren. Ale w sumie tak sobie teraz myślę, że mogłyby troszeczkę niżej spłaszczyć. Tam równo z tym z tym gównem, nie wiem co to nawet jest. Tym jakiś mini skupem. No tak sobie myślałem, że bioelektro się połowiłem, to co trzeba było równo z tym zrobić i tak trochę bardziej ten teren by był troszeczkę niższy, nie? No ale dobra. Szósta minuta jest, więc jest git. Wapna jakoś nie ubywa z tego rozrzutnika szybko. Ale góra tu jest mocarna, nie? Tak sobie teraz patrzę na kształt tego pola, to chyba w tą stronę będę kombajn jeździł. I siewnik. Albo tak jakoś tutaj pod skosem. No nie wiem, jak oni to wygenerują sobie ten kurs, ale tak podejrzewam, że tak będzie. No i dobra. Myślę, że tak o. Robert Siukierski. 7 minut temu sam fałysł. No. O! No patrz, jeszcze się zaklinowałem. No ale nie miało tak być. Nie przewidziałem tego, za blisko się złamałem. Nie tak miało być. No i dobra, GPS i jedzie. Tak widzę, że ten GPS to tak w sumie na styk tutaj łapie prawie, że zbyt dłużej tutaj to relancji nie zostało, nie? Sobie dobrze się przeciąłem z tym GPS-kiem. Nawet nie wiedziałem, że to tak to wyjdzie, ale już wiem. Ole mu tą spieprza tego wapna. Zaraz będzie miał pusto znowu. Widzicie, on się ładuje dwa albo trzy razy, więc... A ja raz, nie? No to jest różnica, no ale ja zrobię... Ja zrobię w sumie tyle co na trzy wapniarki. Więc nie ma problemu. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Teraz na sandu będę musiał jechać. To nie, to starczy za ten wapno. Czy to na razie starczy, a później się dowapnuje, nie? No bo tutaj zabiorę elektro się pluje, muszę to wywapnować, więc... Tarararam. Dobra, tutaj włączę tą wapniarkę, żeby tak o, chociaż to tam zmieniło teksturkę. Muszę tu już nie będzie świecić, żeby wymaga wapna. Chociaż to tam już wie. Tam taki mały cipek to tam nawet by już za dużo flony nie zmienił, nie? Ale... No ale dobra, trzeba nasypać znowu wapno i znowu ta sama procedura. I tutaj napełni. I tutaj odejmij.
Dobra, skoro to jest pół rozrzutnika, no to 3000, nie? Czyż takie w sumie nie do końca pół rozrzutnika, no ale niech już będzie. No, kasy mi na wapno starczy, więc. Mówię, wolę sobie taką opcję przyjąć, czyli dopisać sobie wapno i odjąć kasę, tak? To jest to samo, to jest po prostu to samo, co bym musiał jechać na stację wapnowania, nasypać się i wrócić. Tylko, że to jest trochę szybsza robota. Szybsza opcja, nie? Po prostu. Od razu na polu mogę sobie napełnić, to tam trwa 10-15 sekund i już mogę jechać dalej. A jakieś gówno to zostało w powietrzu. To tam bezkolizyjne jest, to tam wiadomo. Nie trzeba. Tutaj tych krzaczków też mogą w sumie to zamalować trawą, nie? Ale stwierdziłem, skoro to jest, wiecie, to jest tylko jedno żniwa, no to tego tak naprawdę, jak to będzie urośnięte, tego nie będzie widać, nie? Więc mi to tam nie przeszkadza. A robić to tylko po to, żeby na 5 minut żniw, które nawet pewnie na timelapsie będą na timelapsie, więc to by to tak szybko przeleciane, że tutaj nawet tego nie będzie widać, nie? Bo może akurat jak tu będzie kosił kombajn, to w tym momencie będę w innym kombajnie, albo będę jakąś przyczepę wysypiał. No nie wiem, no skąd mam wiedzieć, co będę robił w tym czasie, nie? Bo tu pewnie kolosus będzie kosił. Więc on tutaj całe pole sobie na jeden zbiornik zmieści. Jeszcze będzie miał dużo, dużo miejsca. Ale jest górzysko wielkie, nie? Dobrze, ten mod, ten more power jest, bo widać, że on z tym modem idzie jak diabeł, bo ja chyba dodałem na tego moda. Tarirara. Dobra. No i dobra, tak to wygląda, nie? Sześć 400, 6500, 6200 jeszcze zostało, 6 ton jeszcze zostało, więc trochę jeszcze sobie porzucam te główne. Tu i tak dość tutaj jest wyrównane, bo tutaj było tak ostro, w ten dół tutaj od razu do tego budynku. O, bo nie wiem co to jest nawet. To jest jakaś ozdoba, jakiś budynek. Do tego budynku było jeszcze bardziej ostro, ja to trochę wygładziłem, nie? Ale tam naprawdę, tam było tak od razu 90 stopni w dół prawie, że. Bo była taka góra nasypana, wielka. Ale dobra, nie? To tam. A jak tam film się przesyła? Aha! Cudownie. Ten film zamiast się szybciej przesyłać, to coraz wolniej się przesyła. Ale czemu tak? Pisało 20 minut na początku, a już się przesyła 20 minut. Dobra. A gdzie jesteś? Dawaj za 15 minut na garaż. No i elegancko. Patrz, nie dojadę do końca jednak. Ratuj.
Dobra, a 33 stan na kładzie, no dobra, 8 kasę, 6 tysięcy. No i ogień. On tam jeszcze trochę wapna ma, więc zaraz przyjdę. Ale za 15 minut wychodzę. Dobra, i tutaj jest chyba zwapnowany, nie? Tak, tu jest zwapnowany już. Więc teraz tylko pół pola zostało do przejechania. No bo już nawet ten Ścierlińsko Sorga łapie, więc. No i dobra, przejadę tak. I przy okazji te Żydy tutaj trochę zwapnuję. Tutaj pewnie jeszcze ten, gdzie ten trójkąt jest pewnie. No i o to chodziło. Ładnie zwapnowane, to jest tylko do ścierniska to wapnować i tyle. No. Se tam wapnuje, niech se wapnuje. A ile jest minut? 17, no to jeszcze z 5 minut sobie zrobię. Do 13 dojadę, pewnie koniec będzie. Bo muszę się przygotować jeszcze. Więc. Nie ma lipy. Dobra, szybciej się przesyłaj. Osiemnaście i pół minuty jest. No, a mi tam zostało. Na spokojnie to się da. Resztę to sobie w nocy będę wapnął prawdopodobnie. Żeby ten safe ogarnąć. Chyba jeszcze wapnowania jest, więc jeszcze z pół godziny pewnie będzie wapnowany, albo godziny. Na pewno z godziny, bo on pół godziny jeszcze tą piątkę będzie wapnował, więc. Te inne pola postaram się rocznikiem rozjechać. Objechać, no ale no nie wiem, czy się uda. Cyk. Musi zostać załadowany. No okej. Czy dwa przejazdy będzie zablokowane, więc. Pustym kasę. Dla 900. Na pełni. I puść.
powoli tam. Ciekawe, czy coś rozkoczyta. Z 20 minut to nie, no mówię to ty. Tą biolę, która się w domu ciepłownie, tylko tu złapnuje naokoło i tyle. I będę pewnie zwijał się. Tutaj GPS-a obrócić się w drugą stronę i... Tu aż teren zjechał niżej trochę, jak kładziłem teren, no ale dobra. To mówię, mi to nie przeszkadza, bo to tylko będzie... Będzie tylko siew, już nie ma tutaj, więc... No i dobra, dziękuję za ostatnie mapowanie na tej serii. Na razie, papa. Pa.